Czyli tak, Kojima na wieczór, tak? Może w międzyczasie Robert coś spaczuje? Czyli mamy już intro właściwe. Najgorsze, trzeba przypomnieć sobie nie do końca normalne sterowanie, które jest tak już spoko, ale jak na standardy Kojimowe, ale nadal jest z kosmosu. Ale przysterek elegancki. Może uda się kiedyś wgrać tego kraka na lepszą jakość dźwięku, ale to... Niech ludzie wiedzą, jaki fatalny to jest, jakie fatalne to jest wydanie. Że Konami w ogóle nie ma Boga w sercu i to potrafi wydać. Tak, load successful, cieszę się bardzo. Czyli tak, uciekliśmy podczas walki z Ocelotem przed człowiekiem osami. I teraz żyjemy w jaskini. To było jakieś jajo z rodziny, znajdź sobie. Pochodnie. Wiem, że pochodnie miały bardzo ładny efekt. Uniform Animals. To jest najbardziej podniecające. Na polu bitwy znajdujesz... Yeah! Seks totalny. A? Kojima... Wiedział jak. Według mapy idziemy dobrze. Nie wiem, czy tak miało być, nie powinniśmy już coś znaleźć. Tak, to jest gra z epoki późnego PS2, ale wersja jest z epoki średniego Xboxa. A mówiąc wersja, no potem też wyszła na PS2, ale chodzi o to, że mam już normalne sterowanie, nie idziemy z kiego z góry jak zwierzęta. Czy mam konsolę? Nie, mam PS2 chyba starą. I PS4 gdzieś. PS2 z 91 roku chyba mam jeszcze. Pierwszą, oryginalną. Nie opłacało się jej sprzedawać wtedy. To była nic nie warta. Wyszło potem jakieś reedycje tej PS2. Jezu. Na stówę była pochodnia jakoś, bo pamiętam tą akcję z pochodnią. Chyba, że... Jestem głupi. Jestem głupi. Granaty.
kraby małe. Warto było zadzwonić, że będzie sygnał, nie pamiętam, jak było w ogóle. Że warto zadzwonić do starego i się spytać, co o tym wszystkim sądzi. Snake, are you okay? Snake! Major. Snake. Are you all right? You're not hurt? No. That was a hell of a drop, but I'm fine. Looks like there's no way back up, though. I see. Well, anyway, it's good to hear you're not injured. Slipping and falling may not have been part of the plan, but getting into that cave was. Proceed further into the cave. The cave seems to be structured like a maze, but there's an exit somewhere. Find a way out of the cave and head for the aqueduct. All right, but it might take me a while to get through this cave. Are you hurt? No. Is it the enemy? Did they set a trap for you? Not that either. Then what is it? It's dark in here. Dark? Yeah, there's no light anywhere. I should have brought a flashlight with me. So what you're saying is that it's going to take you a while because you don't have a flashlight? Right. Snake, if you don't have a flashlight, you should be looking for a substitute. I tell you, American soldiers these days rely too much on ready-made equipment. Here we go again. What was that? Nothing. American soldiers rely too much on ready-made equipment. Well, not only that, they can't seem to grasp that one piece of equipment can have multiple functions. Back when I was in the SAS, we never had that problem. We were trained to use every piece of equipment in as many ways as possible. If you don't have a flashlight, look for something else. You need to develop flexible, innovative thinking if you want to. Hey, are you listening to me? Yeah, of course I am. First, take a look at what you're carrying with you now. Don't you have anything that can provide you with some light? Okay. Zobaczmy. A? Gdzie jest wasz bóg? Świecimy sobie papieroskiem. Czy tam padną cygarem? Powinno być dobra, nie? Peak gameplay experience. Węże. Żaby. Okej, czy warto było? Nie. Żaba octońska, zjedzmy ją. Mówiłem, żabka pyszna.
Aha, to najgorsze, bo tutaj dochodzimy do miejsca. Odpuszczamy. Kurde, tam coś mogło być w tym segmencie tutaj. Oby to tak nie było, że straciłem jakiś super bajer. Jakimś bazukę, coś takiego, aby tam niczego nie było. Możemy się wrócić oczywiście. Amunicja przy szkielecie. Bug juice. Okay. Sok z Boga. W ogóle w takim momencie oczy przyzwyczaiły Snake'a. Trochę lepiej widzi teraz. Czornaja peszera. Strzelba! Tego kompletnie nie pamiętam z oryginału. Ale zakładam, że była. Oho, duża otwarta przestrzeń. Powinniśmy mieć tutaj pochodnie chyba. Wydawało mi się, że... Bo to wiecie, domyślacie się, co tu będzie. Usypiamy go? Nie tak, Snake, pływaj, Boże.
Okej, czy w wody możemy ostrzeliwać go? Co jest w sumie zajebiste. Tylko trzeba uważać. Dobra, spoko, spoko, okej. Szanować tłumik. Jezu, tego morduje. Nie, sorry. Boją. Czy pod wodą można jeść? To świństwo. Pływanie z jedną ręką. Jezu, to odbicie jego w wodzie w ogóle. Ale chyba nie ma. Zjemy szczura. Powinien być bardzo dobry. Biedne zwierzątko. Ruską rację. Aha, to nie dojmie zdrowia, okej, okay, nie ma takiego. Czy jestem pogryziony? Nie, jestem zdrowy jak wąż. Okay. Hey!
Regeneracja zdrowia nie działa tak dobrze jak myślałem. Trzeba używać zróżnicowanych taktyk. W tym granatów i tak dalej. Kurde, nie wiem jak szybko uciec od tego granaciarstwa. Chyba że za pan to robiłem. Tu jest tak, tu trzeba sterowanie jest koszmarne, ale... Zobaczmy, czy możemy się przebrać na coś, co wygląda jak liście wyglądają lepiej. Twarz na stówę coś... A nie, twarz jest bardzo dobra. No to chyba nie ma znaczenia tak czy jak. To drugie wyszło. No chyba, żeby to walnąć z tego. Nie wiem jak przyjść do niego. Mi się strzelanie z wody bardzo.
ładunek głębinowy ostry poszedł. Jezu, kurde, przełączyło mi w tym momencie, chciałem celować, bo włączyło się ten przerywnik. Boże, Boże, Boże. Ja tym bardziej nie wiem, bo kamera... Kamera odpierdziela taki szajs, że szkoda gadać. Okej, szczur był... Nie, żaba była najlepsza. Jedzenie pod wodą. Jezu, nie, kuźwa. Sterowanisko z dupy i brak czułości. Is that a message you can... Grenade!
Jezu, jest nie sekunda na zrobienie tego? Jezu. Teraz jest koniec amunicji, będzie tragedia. Hide, ale I can't run. Kurde, nie, to jest niemożliwe, żeby to zrobić. Żeby te granaty ogarnąć prawdopodobnie. Do rzucania w niego, kiedy się otacza muszkami. Tylko granaty oznacza, że trzeba wybrać z plecaka. Nie bardzo mi się chce, ale trudno. Ej. Aha, złapały granat, okej. O to chodziło, ne? Jezu. Nie mam pojęcia, jak wrzucić ten granat. To jest czysto kwestia sterowania. O Boże. Druga faza. Co on tańczy w ogóle? O
him! Aha. Teraz 2 godziny w main, żeby postawić niestety sterowanko. Zrobiliśmy tego przed bossem, więc tak, z tego nie będziemy korzystać. Znów może do podwojenia te całe, w wodzie pływają te całe szczupaki. Zakładam, że można je zjeść. Granajdy. I mikrofonu nie będziemy używać. Teraz tak. Tak, weźmiemy... A noże nie będą pod wodą? To mnie teraz zaskoczył, pan kocz miasty. Myślałem, że właśnie pod wodą będziemy mogli dojechać sobie jakiegoś tego. Możemy strzelać pod wodą, tak? Wtedy na strzałki. Przyjechałem się na zdrowy deszcz. Na początku nic nie robi, potem jest ta faza, kiedy wchodzi, nudzi. Ta grypa zasypia. Czy mogę z wody zaatakować? Zobaczmy. Mogę, to oni są w stanie złapać ten granat robactwa.
jeszcze. Co? Boże. Godziny od wydarzenia do zorientowania się, gdzie jesteśmy. Okej, okay, nie potrafię go wyjść z dołu. Teraz tak, zjeść żabę. Rzucić granat. Przygotować pistolecik na... Teraz jakieś jajo, którego nie rozumiem. Są jakieś nowe magiczne osy. Tak, gdzieś też jest druga wyspa, na której są pociski. To on rzuca czy ja? Bo już nie wiem, halo. Thank you.
A, nic nie widać, B, nic nie widać. Dobra, wyspa jej siotrów. Bullet Beast, okej, rozumiem. Bullet Beast, okej, to są to, co zabija chłopa Snake'a. Ja cierpię z jakiegoś powodu. Ale nie mogę zidentyfikować go. Ruska raz się odnowi zdrowie. Jezu. Milisekunda, którą mam na wpierdoleniu.
Czemu nie wziąłeś Snake'u? Nie obłagam, co ty robisz? Halo. Kamera, Jezu, jak to jest złe. Is that grenade? Tak. Kurwa, Jezu, jakie gówno. Boże, ta druga faza jest taka spierdolenie bez sensu. Ech, Boże, jakie to znudziarstwo niestety. Dużo widzę bossów na tym poziomie jest po prostu takich, że masz milisekundę na zadanie obrażenia. I to jest cała zabawa według Kojimy. Kamera jest chyba najgorszym rzeczą, jaka spotkała ludzkość. Raz, że walczy ze sobą tej klawa z myszką.
umierałem, to bez sensu teraz. Nie, to już trwa, kurde, szczerze. Dawno nie byłem tak znudzony bossem jak nim. To przeklikiwanie się przez te 200 menusów jest strasznie słabe. Trafia. Niech zginę, to jest bez sensu, Boże. Ale nie trzeba, co oni będą się... A, robią. No, odpuścimy to niestety. To jest zbyt uciążliwa ta kamera, to jest... Kurde... Tracisz 5 sekund po wynurzeniu, żeby coś ten... Potem czułość myszki jest na niezrypane, to jest przeniesione spada, tak? Więc tutaj celowanie jest masakrycznie złe. No, że to obracanie, żeby znaleźć gościa z łaski swojej. On generuje ten granat. Ale na padzie jest jeszcze gorzej, nie wyobrażam sobie w to grać na padzie. To sterowanie było złe w momencie premiery, wiem, bo w to grałem w momencie premiery i to było straszne. To jest mniejsze zło. Nie, dobra. Dokończymy to kiedyś. Okej, teraz po prostu nie chcę psuć humoru na wieczór, a widzę, że takie będzie zmulanie przez 10 godzin. Sterowanie jest zbyt ciężkie.